jednego dnia zmienia się rzeczywistość. I o tej zmianie za chwilę powiem więcej. Tylko zanim to powiem, to chcę powiedzieć też coś innego, że do tego czasu ziemię polską zamieszkują różne narody. I te różne narody zamieszkują Rzeczpospolitą mniej więcej od jej powstania, od chrztu prawie, od 1966 roku, ale i później pojawiają się tam i są tam i przybywają tam różne narody z różnych kierunków. Rusini, Żydzi, Białorusini, Ormianie, Turcy, Tatarzy, Gruzini, Grecy. 30 narodów mniej więcej pojawia się już w II Rzeczypospolitej. W pierwszej mniej więcej było podobnie. Czyli mamy naród, który wygląda mniej więcej tak jak Europa. W jednym państwie, w jednym narodzie jest taka potężna mieszanka różnych narodów. I w 1918 roku, kiedy jeszcze nie było wolności, kiedy jeszcze nie było Polski jako państwa, 1 listopada o tym czasie marzyli Polacy, ale marzyli też inni, marzyli Ukraińcy, że na tej ziemi, na której oni mieszkają, a wtedy proszę pamiętać, że ten lud, który ja dzisiaj, który teraz nazywam Ukraińcami, miał też inną nazwę, to byli Rusini, którzy powoli się przeobrażają w Ukraińców. I w 1918 roku zarówno Ukraińcy, jak i Polacy myślą o własnym państwie. Niestety polscy obywatele, ich inteligencja, ich przywódcy, nasi przywódcy zaniedbali 1918 rok, a inicjatywą odznaczyli się wtedy Ukraińcy. I 1 listopada, właściwie 31 października, znaczy na 1 listopada w nocy Ukraińcy ogłosili Lwów jako stolicę państwa zachodnioukraińskiego. Równolegle powstaje Republika Ludowa Ukraińska, budowana przez Rosję Sowiecką na wschodzie. Ale nas interesuje to, co się dzieje na ziemiach polskich, historycznych. Jest noc, 31 października, 1 listopada 1918 roku. Ludzie śpią, niczego się nie spodziewają specjalnego. We Lwowie 65% powiadam Polaków, 24% Żydów i około 9-10% Ukraińców. Ludzie śpią, rano się budzą i co Polacy widzą? Polacy widzą setki ukraińskich flag na polskich instytucjach państwowych, na domach, na budowlach, na organizacjach, a na ulicach ukraińskie straże i ukraińskie wojsko. I informacja idzie przez Lwów, że Lwów staje się stolicą państwa ukraińskiego. Powtarzam, 1 listopada 1918 roku. Szok. Jak to? Polski Lwów, tam gdzie jest prawie 60 parę procent Polaków, tracimy? W jaki sposób? Dlaczego? Nagle? Skąd? Pojawia się mnóstwo pytań. Jest taka mała grupa młodzieży w szkole imienia Sienkiewicza. Grupa nieduża. Jest tam 34 uczniów. Oni również dowiadują się, że we Lwowie powstaje nowe państwo. Państwo ukraińskie. A to było marzenie od setek lat, żeby ta ziemia powróciła do Polski. Po tych rozbiorach wszystkich. I okazuje się, że to jest za późno. Ukraińcy tam mieli swoich żołnierzy. Mieli około 1500 żołnierzy ukraińskich, którzy służyli w armii austriackiej.
Żołnierze polscy również służyli w armii austriackiej, bo to był zabór austriacki, tylko we Lwowie żołnierzy ukraińskich było dużo więcej i byli zorganizowani. I to oni stanęli na straży tego nowego państwa. Natomiast Polacy byli rozproszeni, nieprzygotowani, niegotowi na stworzenie własnej struktury. Byli zaskoczeni. I w tej dramatycznej sytuacji tylko jedna grupa, i to bardzo młodych ludzi, uczniów szkoły imienia Sienkiewicza, podarwała się do boju. 34 bardzo młodych ludzi. To byli chłopcy i dziewczyny, głównie chłopcy, którzy mieli 17, 18, 19, 20 lat. Niewielka, ale bardzo ambitna, bardzo wrażliwa, bardzo gotowa do wszelkich bojów, byle Polska stanęła na nogi. Historycy, którzy opisują tamte wydarzenia, mówią, że ci młodzi chłopcy czasami byli niżsi niż karabiny. Karabiny były większe niż ci młodzi chłopcy. A więc byli mali. Najmłodszy z nich, jak się później okazało, miał 9 lat. To byli ci, których później nazwano Orlęta Lwowscy. I do tego za chwilę wrócimy. Panie Januszu, druga część, Lwowskie piosenki. W związku z tym, że lwowiacy